It began in May. And every month after that, whenever the moon was full, it happened again. From the master of mystery and suspense, Stephen King's Silver Bullet, The Last Glimmering Hope. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną Rafał Siciński, czyli Sik. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć. Cześć, cześć Mando. Dobry wieczór, dzień dobry, drodzy słuchacze i słuchaczki. Dzisiaj wyjątkowo trochę szybciej, ale... Nawet w najlepszych latach Radia SK ten ostatni tydzień zawsze był wolny. Zawsze po świętach robiłem sobie tydzień wolnego, nawet gdy to leciało tydzień po tygodniu. Także cieszmy się, że ten tydzień nie został wolny, ale odcinek leci trochę szybciej. Jest środa, 30 grudnia. Mamy dzisiaj pełnię księżyca. Kończymy jeden rok, powoli zaczynamy drugi rok i stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, by omówić film Srebrna Kula. A dlaczego akurat Srebrna Kula? Ponieważ jest to film na podstawie powieści Rok Wilkołaka, o której pewnie za chwilę troszeczkę więcej powiemy. No dobra, to wiesz co, ja nie będę jeszcze przechodził do nazwisk, może właśnie od książki. Okay. Bo książka była nietypowa. Ty czytałeś książkę? Tak, oczywiście. To była taka pozycja, która no, na początku wydawała nam się, że nigdy jej w Polsce nie zobaczymy, bo to była bardzo specyficzna książka. Powiem szczerze, ja jestem przekonany, że gdyby nie Renata Smolińska, która bardzo silnie działała w Prusie, to byśmy tej książki nie zobaczyli, tak jakbyśmy nie zobaczyli nigdy scenariusza Sztorm Stulecia. I tak jakbyśmy nie zobaczyli komiksu Creepshow pewnie. Bardzo możliwe. Chociaż wiesz, no teraz przyszły takie czasy, no Albatros wydał taką, nie wiem, pudełko z guzikami Gwendy, więc może by też wydał ten Rok Wilkołaka, ale fakt, raczej by to trwało. Raczej możliwe, że faktycznie nie zobaczylibyśmy tego nigdy. Renata Smolińska, później Kuryłowicz, wtedy działała bardzo prężnie i wydawała wszystko, co się dało wydać. I tak samo nie zobaczylibyśmy pewnie Miasteczka Salem w wersji ilustrowanej. Bardzo możliwe. No, myślę, że na pewno. Tego to na pewno byśmy nie zobaczyli. Także tę książkę mieliśmy dzięki niej. A ona jest o tyle nietypowa, jeśli nie czytaliście tej książki, że ona początkowo miała być kalendarzem. Stephen King miał napisać krótkie notki na każdy miesiąc. Zamknąć się miał chyba w 500 znakach. I początkowo może faktycznie to robił, bo te pierwsze rozdziały są bardzo krótkie. Każdy rozdział to jest kolejny miesiąc roku. Zaczynamy od stycznia i tak dalej, ale potem mu się to rozrosło do historii. Zaczął od takiej zabawy, że każdego miesiąca mamy pełnię. Oczywiście olał całkowicie zasady, jakie funkcjonują, bo wykorzystał też święta, czyli mamy tam Halloween, mamy, nie wiem, walentynki, mamy Boże Narodzenie, Sylwestry i tak dalej. I to zawsze akurat w ten dzień przypadała w tej książce pełnia, ale on się z tego wytłumaczył na koniec, że nie mógł sobie tego darować, takiej zabawy. I w miasteczku Tucker's Mill, które w sumie no, należy do Kingowego uniwersum, sąsiaduje z Chester's Mill. To były dwa bliźniacze młyny. Chester's Mill no, to jest miejsce akcji chociażby pod kopułą. Mhm. I tam atakuje wilkołak. Każdego miesiąca atakuje wilkołak, zabija kolejną osobę, a później to się wszystko rozwija. Poznajemy głównego bohatera, chłopaczka, który jeździ na wózku inwalidzkim, jego siostrę, jego wujka i chłopaczek odkrywa, kto za tym wszystkim stoi. Gdzieś tam dochodzi do tego, kto jest tym wilkołakiem i rozpoczyna walkę z nim. No i mówimy, że jest to nietypowe, książka była nietypowa, chociaż ja ją bardzo miło wspominam. Czytałem ją ze dwa razy, bardzo ładnie wydana, z ilustracjami Berniego Wrightsona. Miałem już to powiedzieć. No. Bardzo ładne, klimatyczne ilustracje, takie, które moim zdaniem chyba stanowią największy atut tej książki. Jeszcze w pierwszym wydaniu one były na kredowym papierze, z tego co pamiętam, bo potem to już chyba na zwykłym, w kolejnych wznowieniach.
No właśnie. I to jest książka z 1983 roku. Dowód na to, że już wtedy King nie potrafił pisać krótko. Natomiast film powstał w 1985. Ma inny tytuł, Srebrna kula, co zostało umotywowane fabularnie w samym filmie. Mogę cię na chwilę zatrzymać, jeszcze wrócić na chwilę do ilustracji Berniego? No dobrze. Pamiętasz tą ilustrację? Jestem przekonany, nie jestem na 100% pewny, ale jestem przekonany, że tam główny bohater jest takie, na takiej ilustracji, gdzie ojciec prowadzi go podczas Halloween i otwiera, i idą do księgi. On jest za Jodę przebrany. Jest przebrany za Jodę. No, no. Dobrze mówię? Tak jest, tak, to pamiętam. Tak. Nie wiem, czy to było w książce, bo już dawno czytałem tę książkę, nie pamiętam, nie, czy to było w treści. Ja mówię o książce, ale... ilustracji książki. No tak, ale chodzi o to, nie wiem, czy to było w treści książki, czy to był wymysł ilustratora, czy było w treści podane, jaki strój miał chłopaczek, ale no na pewno był za Jodę przebrany. No, dobra. Także super. Tak jest. Dobrze. Natomiast film powstał w 1985 roku, 2 lata później miał premierę. Jego reżyser to jest Daniel Atias i to jest facet, który ma całkiem sporo seriali na koncie. I to takich seriali... I tylko ten jeden film. Tylko ten jeden film. Ale reżyserował, nie wiem na ile, jak dużo, bo aż tak nie zgłębiałem jego filmografii, ale reżyserował całkiem takie głośne tytuły. The Wire, The Killing... Penny Dreadful, Homeland, Rodzinę Soprano, Rodzinę Soprano też, The Boys, Przejść tu pod ziemią, Snowfall w Castle Rock, Dr. House i ekipę, z tego co jeszcze pamiętam. Tak, on naprawdę jest bardzo, bardzo rozchwytywanym reżyserem serialowym, bardzo mocno współpracującym w tej chwili z stacjami kablowymi, HBO, siecią Amazon, tak? Bo tak jak powiedziałeś, The Boys, ale też Hulu, bo Castle Rock robił, także tutaj jeszcze później z Kingiem miał do czynienia. Też przy True Detective, przy 7 sekund, to jest taki serial Netflixa sprzed 2 lat. Okay. Także masę tytułów, które oglądałem, albo o których przynajmniej słyszałem, bo są ważne. Także, no, taki reżyser. No i on robił odcinki do twojego ukochanego Przystanku Alaska, między innymi, tu mam zapisane. No, to jeszcze lepiej. Natomiast scenariusz Stephen King na podstawie powieści Stephena Kinga, ale w obsadzie, nad obsadą jeszcze można się chwilę zatrzymać, bo mamy tutaj sporo fajnych nazwisk. W roli głównej Martiego gra Corey Haim, a ja mam duży sentyment do obu Korejów, co prawda bardziej do Coreya Feldmana, ale Corey Haim też darzę go wielką miłością i obaj panowie gdzieś tam definiują moje wspomnienie kina z lat minionych. No i jeszcze tutaj trzeba dodać, że to było jeszcze przed rozkwitem jego kariery. Przeczytałem sobie krótkie tam wypowiedzi syna Garego Buzeya. Oni byli w podobnym wieku w tamtym momencie. Przyjaźnili się, zaprzyjaźnili się na planie, bawili się razem. I on właśnie mówił, że to było przed tym, jak Corey Haim się stał super popularny, bo no, film był kręcony, miał premierę rzeczywiście w 1985 roku, no ale był trochę kręcony wcześniej, tak? I chyba nawet mogłoby to około, chyba rok wcześniej mogło to być prawie całe, bo to było jakoś tak wiosną chyba. Mhm. Teraz mówię z pamięci. W każdym razie oni się bardzo zaprzyjaźnili i Corey był po prostu zwykłym dzieciakiem, z którym tam łowili sobie ryby w północnej Karolinie. No i Jake Busey bardzo miło w tamten okres. To chyba były wspomnienia już pisane po śmierci Coreya Haima, bo on zmarł 10 lat temu. Tak jest, niestety. No i później wiesz, tak naprawdę właśnie, jeżeli to było kręcone wcześniej, to tak, to Corey Haim miał tylko jeden film na koncie, mógł nie mieć tych wszystkich kolejnych, no a Straceni chłopcy, którzy się chyba go uczynili gwiazdą, to chyba też było pierwsze spotkanie, dobrze mówię, z Koreów? Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam, niestety. No nieważne, to 2 lata później. Okej. Okay. Tak jak powiedziałeś, gra tutaj Gary Busey, czyli też bardzo charakterystyczny aktor. Gra wujka Martiego, wujka, który jest takim luźnym wujkiem, który dość luźno podchodzi do pomocy w wychowaniu dziecka, do życia z dzieckiem. Jest też najprawdopodobniej alkoholikiem, a przynajmniej... No jest alkoholikiem, no jest. No nie mówmy, że nie jest. Jest alkoholikiem. Lubi sobie gębę zamoczyć. To jest taki wujek, którego masz na wsi, do którego jeździłeś w wakacje, spędzałeś tam czas.
I powiedzmy, wujek miał taki był haha śmieszny, bo zawsze świecie się z nim dogadywałeś, ale miał taką przypadłość, że zasypiał w różnych dziwnych miejscach i jak z roku na rok przyjeżdżałeś, no, to dowiadywałeś tej mrocznej strony wujka, że on szedł na przykład do tam drewutni czy komórki i popijał wódeczkę sobie, a później rzeczywiście zasypiał, ale to nie była żadna choroba, tylko po prostu zmęczenie alkoholowe. To jest właśnie taki wujek, który świetnie opowiada, świetnie się dogaduje z dziećmi, no ale ma ten problem, no, że jest alkoholikiem. I Gary Busey jest tej roli zajebisty. Tak jest. Siostrę Martiego, czyli Jane, gra Megan Follows, która w tamtych latach była bardzo charakterystyczną, rozpoznawalną aktorką przez rolę w serii Ania z Zielonego Wzgórza. Tak. W tej wcześniejszej serii, nie tej, co Netflix robi, tylko tej z tamtej epoki. Wielebnego w miasteczku gra Everett McGill. To jest aktor, którego można kojarzyć chociażby z Twin Peaks serialu, tego oryginalnego, ale też tego trzeciego sezonu. A w tamtym momencie był bardzo gorącym nazwiskiem po właściwie dwóch filmach. Po Walce o ogień i Dune, gdzie grał Stilgara. No i później rzeczywiście zdarzył się jeszcze Bond i miasteczko, tak jak powiedziałeś, Twin Peaks, gdzie chyba duży Ed był taką jedną z fajniejszych, cieplejszych postaci przez cały serial i to tak, no, wydaje mi się, że już był o wiele bardziej rozpoznawalny. Co ciekawe, o ile dobrze kojarzę, to Gary Busey i on prawie się spotkali w... bo jeden grał w Liberatorze pierwszym, a drugi grał w Liberatorze drugim. No, to się prawie, no, prawie spotkali. Się spotkali, no. No wiem. No. Okej, okay, natomiast szeryfa w miasteczku gra Terry O'Quinn, który widzą z XXI wieku może się chyba najbardziej kojarzyć z rolą Johna Locke'a z serialu Lost. Natomiast w tamtych latach ja go bardzo kojarzyłem. On grywał w bardzo wielu filmach, które ja w tamtych latach oglądałem za dzieciaka. Grał Ojczyma w dwóch pierwszych częściach trylogii Ojczym. Grał w Archiwum X, cztery role w całym serialu i filmie łącznie, cztery różne role zagrał w całym Archiwum X. No i masa innych tytułów. Bardzo charakterystyczna twarz, bardzo charakterystyczne nazwisko. I to chyba wszystko. No nie, jeszcze jest producent Dino De Laurentiis. Aha, no, czyli pan, który w tamtych latach masowo kupował Stephena Kinga i produkował masowo Stephena Kinga. Martwa strefa, ale nie tylko. Podpalaczka, Oko kota, dobrze mówię, tak, Oko kota, no Srebrna kula, później było maksymalne przyspieszenie. Ale ten to jest reżyser, to jest producent, który wyprodukował ponad 180 filmów i on, no, ma naprawdę bardzo, bardzo duży dorobek. La Strada, Hannibal, czy na przykład Flash Gordon, taka space opera. King Kong żyje, z takich tych ostatniejszych, no Halloween, drugie, trzecie, Amityville, Conan Barbarzyńca, to był facet, który rzeczywiście był w latach 80., 70. na topie, robił masę filmów, czy dobrych, czy złych, no tutaj już kwestia oceny indywidualnej, ale no miał sporo udział, jeżeli chodzi o ekranizację, jak wspomniałeś, Kinga właśnie. Dobrze, no to tyle, jeśli chodzi o nazwiska. Kiedy widziałeś pierwszy raz ten film? W tym roku. Wiesz, powiem ci szczerze, rozmawiałem o tym z Dawidem chyba też przy okazji podcastu Wilkołaczego, Kocham dziwne kino naszej serii i wtedy chyba powiedziałem, że ja ten film kojarzę, bo kojarzyłem bardzo dużo scen z niego, nawet jak teraz sobie przypominałem i tylko też widzisz, ja nie wiem, czy ja te sceny nie znałem z jakichś filmów dokumentalnych, czy takich publicystyczno-dokumentalnych, którzy mówią 100 najlepszych scen, albo najlepsze filmy o wilkołakach, wiesz, takie programy, które rozrywkowo gdzieś się wypowiadają różni twórcy horroru, bo kojarzę masę rzeczy, ale oglądając ten film od A do Z w tym roku, w Halloween, znaczy w tym okresie przedhalloweenowym, to doszło do mnie, że ja chyba tego filmu nie widziałem, a przynajmniej bardzo słabo go, jeżeli tak to pamiętałem. Więc zakładam, że go nie widziałem, bo ja raczej rzeczy, które oglądałem jako nastolatek, jako starsza młodzież, jako młody dorosły, to doskonale pamiętam. I chyba tej Srebrną Gulę pierwszy raz widziałem dopiero w tym roku. No ale to spoko, bo przynajmniej jako dorosły widz zobaczyłeś, bo ja mam z kolei duży bagaż z tym filmem i moja
ocena jego się zmieniała przez dekady, opinia o nim, bo ja go widziałem naprawdę za dzieciaka, gdzieś tam byłem małym szczylem jeszcze, tam wiesz, początek nastolatka i bardzo mi się wtedy nie podobał i to był ten okres, ja wspominałem o tym często w audycjach, gdzie ja nie lubiłem Stephena Kinga, bo znałem go tylko z filmów i ciągle trafiałem na takie filmy, które mi się nie podobały, nie? I to trwało no, do końca podstawówki przynajmniej, a jeszcze myślę początek liceum, chociaż początek już może nie. I wiesz, pamiętam, że wtedy mi się nie podobały te potwory, te efekty. Ja do dziś, co niedawno kilka razy mówiłem, nie przepadam za wilkołakami, więc ten film, jak jego zobaczyłem i tam był kolejny potwór, który mi się wtedy nie podobał, co dziwne, bo teraz nie mam takich problemów, to była taki gwóźdź do trumny, pamiętam. Po tym filmie chyba już powiedziałem, a w cholerę więcej Stephenów Kingów nie biorę z wypożyczalni wideo. Natomiast potem, gdy już się rozkochałem w liceum w Stephenie Kingu, tylko że no, zacząłem go czytać po prostu, to zacząłem zbierać te filmy i wiesz, szukałem po wypożyczalniach, przegrywałem, no bo to taką kolekcję wtedy miałem, nie? I tam sobie na kartce A4 spisywałem, jakie już mam tytuły, w ogóle nie wiedziałem, jakie są, nie? Także odkrywałem to w taki sposób i pamiętam, jak byłem u kumpla, już tak wiesz, te punkowe czasy, gdzieś tam u kumpla chlaliśmy wódkę czy tanie wino i zobaczyłem na półce kasetę podpisaną Srebrna Kula, mówię, stary, daj mi to, pożycz mi to, nie? Okazało się, że to stara naklejka, tam coś nagrane na to było, ale no bardzo wtedy chciałem ten film, no i później go jeszcze kilka razy widziałem i to się zmieniało, wiesz? Chyba dopiero tak właśnie jako stary widz, już jako stary dziadek, ja go polubiłem. Ale gdzieś tam jakiś sentyment był od dawna do niego, no a teraz naprawdę mi się go bardzo dobrze oglądało. Mnie również. Ja jestem szczerze zachwycony tym filmem. Jest świetny. Ale mam podobnie. Ja też wilkołaczych filmów jakoś nie jestem fanem. Wiesz co, może dlatego, że nie do końca te transformacje mi się nie podobały. Bardzo lubiłem tego pierwszego wilkołaka z Lonnie Chaney Juniorem. A później te nowsze były tak, no, różnie. Nawet te super nowe jak Underworld, czy ten z Benicio del Toro, to jakoś tak nie do końca mi to podchodziło. A tutaj chyba jestem na tym etapie w życiu, gdzie doceniam dobrą animatronikę, dobry kostium. No właśnie. Wtedy mi się to wydawało, nawet wtedy mi się to wydawało tanie, gdzie to było nowe i pewnie dobre, ale ja wtedy tam, wiesz, za dużo rzeczy widziałem, za dużo suwaków widziałem, jak to Stephen King zawsze mówi, że widzisz suwak na kostiumie potwora i widziałem, że to nie jest prawdziwe, nie jest sztuczne i mi to za dzieciaka przeszkadzało. A jak trochę dorosłem, to mówię, kurde, przecież to jest kawał doskonałej roboty. To co, że widzisz, nie? Że na przykład coś jest trochę sztuczne, albo że jest montaż i pocięte i z każdą sceną ma trochę więcej włosów na sobie. No, ale ja jestem na tym samym etapie chyba co ty, że czuję większą frajdę dużo z takich filmów. Tylko, że to wtedy nie tylko o wilkołaki chodziło przy Stephenie Kingu, bo ja wtedy też trafiłem na Monstrum, czyli Stuko Strachy, aha, taki tytuł to miało na VHS i to kolejny, gdzie tam jakieś gumowe potwory, nie? A ja wtedy jednak ta druga połowa podstawówki, tak od 5 do 8 klasy odkrywałem horror i trochę łaknąłem takiego, wiesz, mocnego horroru, tutaj krwi, trochę slasherów, czegoś takiego, a tu dostaję jakieś gumowe potworki, nie? Albo włochate potworki, to tak do mnie nie wtedy nie trafiało. Ale to nie ma co się nad tym, nie wiem, rozwodzić jakoś długo, bo to był po prostu etap w życiu. No ale jak jesteśmy przy wilkołaku, tutaj warto powiedzieć, że tak jak w książce King trochę połamał zasady, tak tutaj no można to wprost powiedzieć, że wilkołak nie jest takim wilkołakiem tylko w pełni, ale on jest takim wilkołakiem na co dzień, że przynajmniej można wynikać z fabuły, że ta przemiana może następować na zawołanie. Aha. Bo on w dzień nawet się chyba przemienia, nie? Tak, i to jest dosyć takie, dosyć mylące, no ale z drugiej strony, no tutaj myślę, że to mogło zaskoczyć im plus czytelników Kinga. No i w ogóle geneza też jest inna, nie? Że nie ma, że jego ofiary jakoś stają się, on te ofiary rozrywa, a to, dlaczego on stał się wilkołakiem, też tutaj jest jakoś tam zasugerowane, czy wprost powiedziane nawet. No nie wiem, czy chcesz to mówić. Nie, nieważne. Warto tutaj powiedzieć, tak jak wspomniałeś jeszcze na początku, co mnie się strasznie podobało, bo akcja nie toczy się cały rok, tutaj jest, to jest zmienione również. Mamy wycinek, powiedzmy,
pół roku. Wydaje mi się, że to są te miesiące wakacyjne. Wiosna, lato i to się chyba kończy jesienią. I chyba, o ile dobrze kojarzę, to są takie dosyć dwa duże przeskoki, jeżeli chodzi czasowe. No, mamy tak jakby, no nie wiem, czy to dobrze nazwać, ale mamy takie trzy scenki, znaczy trzy segmenty, o. Aha. Jeżeli chodzi o akcję. Początkowo rzeczywiście ten wilkołak gdzieś tam sobie morduje ludzi, a to gdzieś tam na jakiejś tam zajezdni kolejowej. Później jest polowanie na wilkołaka, które jest zrobione świetnie. Spotykają się, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, w barze Owena. Myślisz, że to nawiązanie? No myślę, że tak, że Owens Bar, tak pomyślałem, że... Ale to polowanie jest fajne, no w takim, takie bagna, czy las, tak. Mgła, bardzo fajnie wygląda. To jest północna Karolina, więc tam no, było cieplej, mają te takie jakieś tam podmokłe tereny, super to jest zrobione, no i... Później mamy konfrontację właśnie Martiego z swoją siostrą i wujkiem, któremu dają krzyżyk i medalion na wytopienie z tej srebrnej kuli. I tutaj też jest ciekawe, bo ja oczywiście pokaleczę strasznie, bo to jest francuska nazwa. Jedna z najbardziej znanych historii o wilkołaku, bestia z Gévaudan. Przepraszam słuchaczy, ale no nie jestem w stanie tego przeczytać tak pewnie poprawnie. Jest to historia, która dzieje się we Francji pod Paryżem. Chyba to jest XVII albo XVIII wiek. I tam mamy dokładnie właśnie to, że srebrny medalion i srebrny krzyżyk zostają przetopione na srebrną kulę. Popularność tej historii no, znajduje tutaj właśnie też odzwierciedlenie w srebrnej kuli Kinga. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz wspomnieć, która jest moim zdaniem bardzo im plus i bardzo wyróżnia ten film wśród wielu innych horrorów. Tutaj mamy głównego bohatera, to jest chłopiec na wózku inwalidzkim. Aha, no i to jest wykorzystane fabularnie, bo on tam w pewnym momencie ucieka przed wilkołakiem na tym wózku. Co prawda ten wózek on ma zrobiony właśnie przez tego fajnego wujaszka, czyli on sobie nim jeździ, normalnie podjeżdża na stację benzynową, tankuje i może nim zasuwać, a potem dostaje jeszcze, nie pamiętam czy w filmie to też się nazywało Srebrna Kula, bo wydaje mi się, że ten wózek, który on dostał, to też ma swoją nazwę, Srebrna Kula, który jest w ogóle już taką rakietą, ale tak, no to jest coś nietypowego, może nie, bo wydaje mi się, że było kilka filmów, gdzie główna bohaterka była na wózku inwalidzkim, chociażby główny bohater czy bohaterka. No Texas Chainsaw Massacre na pewno miała Tobiego Hoopera bohatera na wózku. No też. Wiesz co, siódmy Chucky był, główna bohaterka była na wózku, ale no to są takie, no musimy wygrzebać gdzieś, no. Nie? No to jednak nie jest norma. Ale to wiesz, to jest główny bohater, to nie jest jakaś tam, wiesz, trzeciopanowa osoba, gdzieś tam, wiesz, kolega głównego bohatera, tylko główny bohater, który ten wózek mają konfrontację z no właśnie, czy można powiedzieć, kto z jest wilkołakiem? Jak sądzisz? Nie można. To nie musimy mówić przecież tego. No to ma z postacią, która jest w ludzkiej formie, jest wilkołak, jest za kierownicą, człowiek, który jest wilkołakiem, jest za kierownicą i próbuje go właśnie rozjechać i on tym wózkiem. Mają taką kurtę z takim fajnym moście nad rzeką. Naprawdę to jest, to wygląda aha, super. Aha. I jest w tej scenie tego pościgu, który... Po pierwsze się kibicuję bardzo Martiemu. Uważam, że w ogóle nawet przez sekundę żaden widz nie będzie miał takiej myśli, że jakąś niechęć, bo to jest po pierwsze, to jest dzieciak, a często dzieciaki w horrorach są denerwujące. Tutaj tak nie jest. Marty jest... Nie, i on jest fajnie zagrany, bo tutaj mamy tą relację z siostrą. Mhm. Ta siostra, tą relację taką rodzinną. Ta siostra czuje ten bagaż, czuje ten ciężar, że temu dzieciakowi się zawsze wszystko odpuszcza, że ona zawsze musi się nim opiekować, że jak on coś zrobi, to jej się obrywa i tak dalej, ale też widzimy, że i ona go kocha i on ją kocha, nie? No i widzimy tę scenę chociażby, jak on odkłada jej pieniądze, żeby sobie kupiła nowe rajstopy, które jej zniszczył podczas kawału i to jest takie fajne, nie? Tego dzieciaka się lubi się cały czas.
No i kibicujemy mu nie tylko ze względu na to, że właśnie jedzie na wózku i ucieka przed samochodem, tylko naprawdę jest fajnym chłopakiem. I są emocje podczas tej sceny, są emocje w innej scenie, gdzie jest znowu jego siostra. Ma jakąś taką małą konfrontację z wilkołakiem w ludzkiej postaci. Naprawdę jest to fajne rodzeństwo, gdzie kurczę, no King napisał to jest ciekawe, że on potrafił z tego, takiej pierdółki, w jakim jest cykl Wilkołaka, Rok Wilkołaka, uzyskać naprawdę fajny scenariusz i pozmieniał tam dużo, adaptując swoją powieść i nie miał z tym problemu, że adaptuje ją zupełnie inaczej. Może dlatego, że nie był przywiązany nigdy do tej książki jakoś specjalnie. To była jakaś tam chałturka, którą miał napisać, krótka pierdółka. Robota na zamówienie, nie wynikająca może z jakiegoś tam potrzeby serca, potrzeby ducha, a już przy innych swoich adaptacjach ma problem, jak mu coś tam zmienią. Tak jest, tak jest. Natomiast ja bym chciał dwie kwestie jeszcze poruszyć. Okay, po pierwsze, brutalność i krwawość, bo w tym filmie mamy dużo krwawych scen mocnych. To jest fajnie zrobione, dobrze. To tylko tyle chciałem powiedzieć, że podoba mi się. A nawet nie tylko krwawe sceny, ale scena na przykład, gdzie szeryf idzie i ciągnie za sobą latawiec żółty z buźką zachlapany krwią. Ona też jest mocna i jej konsekwencje i to, że wiemy co się wydarzyło, to na mnie robiło wrażenie, jak wiem, że tutaj dzieciak właśnie został przemielony przez wilkołaka. Natomiast czy tobie przeszkadzało, bo tutaj znów się powołam na Roberta Ziembińskiego, ale ja się zgadzam z tym, co on wytyka, przy czym dla mnie to nie jest problem. Bo ten film jest taki o tyle dziwny, że on ma dwie kontrastujące ze sobą rzeczy. Czyli on jest taki trochę familijny, trochę taki lekki. Jak widzimy te sceny z dzieciakami, to one są takie jak z filmu familijnego, ale nie taniego filmu familijnego. Nie chcę tutaj Hallmarkiem zajrzeć czy coś, ale mamy tę taką muzyczkę cały czas gdzieś tam w tle, jakiś piknik. On jest taki od tej strony młodzieżowej, familijnej, lekkim filmem, a to jest skontrastowane z tymi brutalnymi rzeczami. I ja już nie pamiętam, nie chcę tutaj cytować Roberta, bo nie pamiętam cytatu. On to mówił, że to jest taki film dla nikogo, że taki bajzel trochę przez to powstał, że się pogubił Stephen King jako scenarzysta w tym, czy tam twórca filmu, reżyser, nie wiem. Ja to z jednej strony bym rozumiał, bo przecież niedawno punktowaliśmy za coś takiego Talizman, nie? Który był z jednej strony, tylko że tam nie chodziło o to, że on był dla dzieci, tylko że z jednej strony był taką głupiutką historyjką o magii, taką na najniższym poziomie, a z drugiej skontrastowany był z takimi mocnymi, brutalnymi scenami. Też mówiliśmy, do kogo to jest, nie? Tutaj ja tego nie czuję, już powiem, bo mi się strasznie podoba ten familijny klimat tego filmu. Ale to jest trochę taki bullshit, bo mamy Stranger Things, które jest też takim ciepłym, familijnym, spotykają się chłopaki, grają w nerdy małe, grają w, wiesz, w Dungeons and Dragons, idą do centrum handlowego, a później mamy naprawdę jakieś, wiesz, potwory i ginących ludzi i ruskich mających tajną bazę pod centrum handlowym, no wiesz. Potwora złożonego z ciał ludzkich w trzecim sezonie, ten wielki stwór obrzydliwy. Szczury i tak dalej. Więc moim zdaniem King trochę wyprzedził tą modę. Właśnie zaryczał Mando wilkołak. Nie wiem, czy Państwo to słyszycie. Także bardzo prawdopodobne, że będę musiał ten podcast skończyć sam. No, w każdym razie ja jestem raczej osobą, która na to by nie zwróciła uwagi, gdybyś mi nie powiedział. Ja nie odczułem żadnego takiego ani dyskomfortu oglądając to, ani jakiegoś takiego, nie wiem, że wiesz, że to coś jest niespójne. Ja nie odczułem jakichś problemów z strukturą tego filmu. Dla mnie to grało. Ja nawet wręcz przeciwnie, dla mnie to jest plus. Oczywiście, dla mnie bo, też. No, to jest taki fantastyczny klimat dla mnie tego filmu. I tak jak wiele wiesz, filmów o wilkołakach wspominam jako taki ból głowy trochę, tak tego nie. To wspominam jako taką fajną, coś co mógłbym sobie ja jako fan horroru włączyć, nie wiem, w święta z rana i sobie obejrzeć i bawić się tymi tam krwawymi scenami, ale jednocześnie jest świąteczny obiad do tych tutaj
takich fajniejszych, fajniejszego klimatu tego filmu. Mhm. No ja wiem, to nie jest normalne, ale ja właśnie, to dla mnie to jest chyba największy plus tego filmu. Właśnie klimat jego. No, myślę, że bohaterowi klimat tak, bo ja bardzo, bardzo tutaj polubiłem bohaterów i rodzeństwo jest, znaczy, no, jest zagrane świetnie. To są młodzi, bardzo, bardzo zdolni aktorzy, którzy no, pokazali na przestrzeni lat, że potrafią grać. Druga rzecz, że bardzo polubiłem Buziego w tej roli wujka. On jest po prostu, dla mnie on jest świetny, on jest takim highlightem tego filmu. To jest taki naprawdę gościu, no nie wiem, brat łata, który lubi sobie tam, no dobra, lubi sobie tam wypić, ale jest dla tego chłopaka naprawdę świetny i nie odczuwasz jakiejś antypatii, że wujek popija na przykład, że on tam trochę nawala w pewnym momencie, ale jak jest finałowa konfrontacja, no to no jakby nie patrzeć, dostaje konkretny łomot, ale zależy mu, broni tych dzieci, no jest naprawdę bardzo w porządku, to nie jest gościu, który ucieka z piskiem, zostawia dwójkę nastoletnich, młodych nastolatków samych, a tak jak powiedziałeś, klimat jest bardzo spoko. I to jest druga rzecz, na którą teraz zwróciliśmy uwagę, ja tego tak oglądając nie odczułem, oglądałem się to właśnie dlatego bardzo po prostu dobrze, bardzo fajnie i prawdopodobnie to jest jeden z tych powodów też. Jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy. O wilkołaku, o samym wyglądzie wilkołaka, bo oczywiście producent Dino De Laurentiis nie był zadowolony, jak ten wilkołak się poruszał. Oni zatrudnili tam specjalnego aktora, tancerza, który miał właśnie te ruchy emulować wilkołaka, miał w jakiś tam sposób specjalnie się poruszać i sama budowa tego wilkołaka, który był obsługiwany, ta morda była obsługiwana przez 6 innych specjalistów od mikro, tam jakichś tam, wiesz, ruchów twarzy i pyska i to wszystko było budowane z jakiejś takiej specjalnej pianki, pokryte prawdziwym futrem niedźwiedzim, więc to nie było jakieś takie naprawdę tanie. I on jest bardzo specyficzny, ma takie nienaturalne rzeczywiście trochę ruchy, to nie jest coś, czym można by było, nie wiem, porównać go do takich skaczących wilkołaków, czy z Underworlda, czy do takiego klasycznego Olnia Czuniora Juniora, czy nawet do takiego wilkołaka z Ginger Snaps. On jest bardzo swój, taki jedyny w swoim rodzaju. Miałeś takie odczucie, że to jest inny wilkołak niż inne? Wszystkie inne? Chyba nie. Ale nie miałem żadnych negatywnych odczuć. Ale nie, tutaj ja ci nie zawtóruję nic więcej. Ale podobał ci się w ogóle, czy nie? Tak, tak, tak. Tak, podobała mi się i scena przemiany, i wilkołak, spoko. No to super. No, to już powoli tak będziemy chyba zmierzać do końca, natomiast jedna rzecz mi się przypomniała, wiesz co, ale to drobiazg. Się, kurde, przez cały film i jeszcze do teraz zastanawiałem, co to jest za aktor ten taki, co podburza ludzi do tego linczu, do tego ataku na wilkołaka. Mhm. I teraz mi zaświtało, to jest ojciec rodziny z serialu Dzień za dniem, który leciał też w latach chyba... A no nie pamiętam już w jakich latach, ale no to też familijny, bardzo familijnie mi się kojarzy aktor, bo ja go chyba nie kojarzę z żadnych innych ról. To był szalenie popularny serial w latach 90. w Polsce. Mm. Rodzina Thatcherów. No dobra, nieważne, to tylko taka tam na koniec rzecz. Ja też mam jakąś tam ciekawostkę, taką bardzo, bardzo bardzo śmieszną, małą, bo początkowo Don Coscarelli miał robić ten film. Don Coscarelli jest facetem, który odpowiada za serię Fantazm. Właściwie przede wszystkim Fantazm. On też zrobił Bubba Hotep, tak? Taki film. No, no. I chyba ostatni jego film to John ginie na końcu. A tak naprawdę już od wielu lat chyba tylko przy scenariusze. Jest producentem, no ale niestety mimo jakichś tam zaawansowanych już tutaj prac został przez producenta zwolniony i opuścił projekt, no i zatrudniony był właśnie w tym momencie
Atias. Dobrze, to fantastyczna ciekawostka na sam koniec. Nie wiem, nie umiem sobie wyobrazić, jakby wyglądała tamta wersja i co by było lepiej, to jest gdybanie. Ale wiesz co, widzę tutaj, bo ja w ogóle przy torach stoję, nie po ciemku, tak sobie właśnie uświadomiłem, że pierwsza ofiara tak odeszła. Widzę już światła pociągu majaczące na horyzoncie, także tak jak nowy rok nam również majaczy na horyzoncie, to wypadałoby się pożegnać i życzyć słuchaczom wszystkiego dobrego. Zamykamy ten rok podcastem, który jest recenzją Roku Wilkołaka. To był fantastyczny rok w Radiu SK. To nie był fantastyczny rok w życiu. No miejmy nadzieję, że ten nowy będzie lepszy. Ja chciałem Ci podziękować za możliwość tutaj nagrywania z Tobą, bo to był też rekordowy rok, jeżeli chodzi o moją obecność na falach Radia SK. No a słuchaczom życzę w tym 2021 no lepszego roku chyba, przede wszystkim lepszej sytuacji pod każdym możliwym względem. A nam życzę, żebyśmy jeszcze sobie ponagrywali tak samo dużo jak w tym roku. Tak jest, też mam nadzieję, bo w tym roku w Radiu SK może i rekordowo, ale wszystko inne już nie rekordowo. Rok temu chyba mieliśmy swój rekordowy rok podcastowy. Albo dwa lata temu, dwa ostatnie lata były niezłe. Dobra, nieważne, nie przedłużając. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Również dziękuję. I do usłyszenia w niedalekiej przyszłości. Cześć. Cześć.